needs to recharge. Wow, channeling jest pięknie. O, elitki. Tu nic nie ma. Conduit. Nice. W tej chwili Zek użyje wszystkich buffów nastakowanych, ma 1200 dips. No. Ja buffów nie mam. Ja mam stały DPS. DPS. Nie, bo z szamanem mam tak, że ten, mam czasem wrażenie, że opłaca mu się grać na, w sensie na takie skille DPS-owe, które zadają damage cały czas, powiedzmy dwa maksymalnie plus jeden ten. No. Przynajmniej do tej pory jak ja go nim gram, to tak się wydaje to optymalne. I na ten, i mam tak, że... No, cholerny mosty, no dobra. Pasywka na przykład, ten, mam tak, że mam pasywkę, która daje mi ileś tam procent tego. Inta, ten, stakująca się 5 razy za podnoszenie tych orbów pod życie. No i mam dwa tak, ten, i mam plus dwa... Ten i plus mam jednego buffa, który daje mi, wiesz, 3% do inta za każdego moba atakujące się 5, tak samo 5 razy, nie? No to ładnie, ładnie. No i tam mam ten plus mam z pasywek, mam dwie pasywki, które, że do... Jeśli mam przeciwnik jest w obrębie 20 metrów, to ma plus 30 obrażeń, mam większe otrzymuję. Plus mam, że więcej many zżera, ale też o jakieś 30% więcej obrażeń zadaje. No i wiesz, to jest takie... Skoro i tak to jest tak zwany ten glass cannon, no to nie widzę potrzeby, żebym grał ten, pod jakieś inne pasywki, nie? No tak, no tak, tak, tak. Więc... A ten, a jeden ze skilli to jest po prostu ta duchowa podróż, żeby móc uciec w razie czego. No. Czasami naprawdę nie widzę sensu. To się czasami nie widzę sensu. Przy większym ten, przy buildach szamana też ten szaman nie ma jakichś wybitnych skilli, żeby je utylizować na zasadzie mieć jakieś ten combo, które sprawia, że każdy ten. No tak, 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 tak. No to tak samo. Płaca spamić, nie? No, znaczy no Wizard ma podobnie, też ma tam skille. Które tak one konkretnie utylizuje i do widzenia, nie? No, nic więcej nie posiada, nie? Zintegracja i elo, nie? To jest takie... A to by się bardzo przydało. O, shit, zaraz padnę. Padam. Padam. Ci wsadzili. No, wsadzili mi nieźle w tytanie.
Dobra. 25? Fail. 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 8%, ale próbuję. Fail. No ja teraz fail. Ten, co, wszystko faila. Upgrade'uję. No nic. 8% było, więc się nie dziwię, więc... No... Znaju to, kierowniku, znaju. Did you forget to eat again? No. In fact, I decided to get the day's eating out of the way all at once. I kept at it until I couldn't take another bite. Fajnego masz, Inta. Fajne masz życie. Tylko nie masz nic poza tym. Może... Chyba, że ty byś coś chciał takiego, bo to jest tobie na przeżycie. O, primary ci ten padł. Czy tam nie, to jest Ancient, coś nie stylu nawet chyba. To jest Ancient Legendary. Bo jest tej ramce. Jakbyś się chciał przygarnąć, czy nie? Czekaj, daj mi sekundę. Muszę zobaczyć ten u siebie. No, powiem ci, że chętnie wezmę. Co wiesz? Dziękować. U mnie teraz za ten, ma fajny ten, ma slota, którego by mi się przydało, ale ma resztę za bardzo, by mi... Na ten za bardzo by mi zmniejszyło statystyki, które by, nie wiem, jednak się bardziej statystyki lipsa. Że na razie gramy we dwójkę, to wiesz, to tam... No. To obrona mnie aż tak nie jara. A tobie to myślę, że idealnie podpasi, bo ty masz... ten życia. A czekaj, jeszcze z nią... Nie, czekaj, nie to. Czekaj. Jeszcze z nią do końca chyba nie pogadałem, muszę coś jeszcze zostało. Cool? Nie, to ty musisz pogadać z nią. What? A nie, jeszcze jedną mogę tam... No, ja tak się dziwię, mówię, co jest grane. Zużyłem wszystko, nie? Tan, ja myślałem, że też wszystkie zużyłem. Orek. Pewnie nie zrobiliśmy, nieźle. Not bad, not bad. A w trzeciej zakładce ten, tych... gdzie jest ta zakładka? Mistrzostw w obronie, które najbardziej pierwsze polecasz ten z maksymalizmu? No czekaj, daj mi sekundę, zaraz ci powiem. Zaraz ci powiem. Czy mówisz ten w defensie? Tak, tak, tak. Ale res. Mhm, czyli dobrze, robię. Mhm. Pierwszą zazwyczaj się robi w movement speed. W offensive to zależy od postaci, ja na przykład jedę w crit chance'a. W defensie to ale res. Ten, wiadomo. W ostatniej w utility area damage. Area damage. Ja robię redukcję kosztów zasobów, ale no... No to co wiesz. Dobra. Bo no mówię, ja mam zwiększone koszty mana o 30%. No, nie no, pakujesz to, co ci jest najpotrzebne w chwili obecnej, nie? No, ale pewnie tak, pewnie ten... Pewnie tak jak mówisz przy normalnym... No już, od razu, kurde? No znowu. Przydałoby mi się ogarnąć ten...
Zasięg podnoszenia orby. Nie, moim zdaniem nie jest to takie ważne. Dla mnie jest. Ale to nie chodzi o życie, tylko chodzi o to, że mi szybko ten buff schodzi, nie? A ja muszę autentycznie podejść do tego orba. A to jest, nie oszukujmy się, przy ten, przy... No. To jest jednak prawie, że ten, 300 czy 400 obrażeń. Dla mnie. To dla mnie nie jest to takie sobie zmuchnął. I need an essence. You will make a fine call. Pięknie. No dla mnie to jest 200, tam, przy full stacku to jest chyba 250 tysięcy obrażeń. Ładnie. Ten pojedynczy buff schowy, więc dlatego mówię, że mnie by się to przydało po prostu. Żebym nie musiał za każdym razem podbiec do tego. No. Bo to nie jest tak, że nastakuje za 5 razy mi całe schodzi, wiesz, w sensie jak to timer źle schodzi, tylko powiedzmy ten stopniowo schodzi po jednym. No. Niestety trochę ból, żeby to utrzymać bez jakiegoś tam konkretnego buffa. Czy podnoszę przy odległości podnoszenia tego. Nie wiadomo, nie zawsze jest tak o tyle. Jak się z kimś bijesz, to nie zawsze możesz sobie tak podejść. Poleciałeś, zostawiłeś elitkę. A, zostawiłem elitkę? No nie, nie, to się tepłem, więc wiesz. No dlatego mówię. Tak, ale to też mam elitki, więc... Ten, ale ten, albo żebyś ty podnosił, to też by mnie to... Bo ty zauważyłem, że jak podnosisz, to też mi daje buffa. No tak, 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 bo to nie ma znaczenia, kto ci kto podniesie, nie? Jeśli jesteś blisko i dostaniesz, no to ten, nie? Elita, jolo. Z tego co zauważyłem... A jeszcze mi kurwa przed buff, nieważne. Trzeba go odnowić. Nie, bo czasem zapominam odnowić tego buffa, co mi zwiększa inteligencję. No. Bo to nie jest na zasadzie, że zakliknę i mam, tylko muszę ten, że tak powiem, zgarnąć z obszaru ten przeciwników. To jest bolesne. Bo czasem po prostu zapominam i tego nie robię. Jak na początku. No tak, tak, tak to właśnie jest. Tak to właśnie jest niestety. A to jest jednak ten 15%, nie? No, no. Buffa z no dipsa, więc przy niezebraniu tego trochę to boli. Bo to jest prawie 200 tysięcy dipsa za free. Za kliknięcie jednego durnego przycisku. True, true. Zdrowie. Dziękować. O, Boże. Channeling yellow. Można śmigać, ile wlezie. This creature will die. Właśnie tam je. Tam je zejść. Kolejne. Padacie u mych stóp. O! Buty setowe. Nie, mi dzisiaj dwie rzeczy setowe poleciały i to
Mówiłem ci, kiedy mi to po prostu lecą itemy, że szkoda gadać, nie? Chociaż ten, ja mam, że tak powiem, nie potrzebuję setowych rzeczy, ale... Coś inaczej, nie ten, jakby mi poleciało, które by mi dały... Słyszałem goblina gdzieś, więc... Myślę, że jest na górze. Nie, musimy... Mówisz, że ten? Myślę, że tak. Okej, okay. O spokojnie, tu mają litki, więc... No powiem ci, że jednak chyba ty więcej diagro damage'a robisz, jak tak patrzę na te elitki. Mówisz? No. Ja sobie mówię, no spokojnie wchodzę i to szybko w miarę... No, mi powoli strasznie. Wydaje mi się, że Nekromata kurde jest takim bardziej tankowym kurde, to tankową postacią. Tankowo-supportową. Nie wiem jaka jest prawda. Ale najgorsze jest to, że nie ma zbyt dużo buildów pod nekromantę, nie? Razem przynajmniej przejdę. Idę do ciebie. Spoko, już zaraz wykończę to. A czy znalazłeś goblina? Nie znalazłem. No ja tutaj nie widziałem. No nie było? No tutaj wiem. Może mój się zaśmiał. Może. Jak widzisz, wyczyściłem, a nic nie znalazłem. No kurwa, ty masz milion życia, o ja pierdolę. A ty masz milion życia, a mam milion dipsa, także coś za coś. No. Może co ci tak schodzi to życie? Nie wiem co nimi robią, żeby mi tak schodzi życie. W sensie nie dostajesz, a... No trochę dostaję kurde, widzę. No. W sensie to i tak więc jesteś w stanie wytrzymać niż ja, ale... No to prawda. Ale mówię, no to jest mi się bardziej cena coś za coś. Nie, spokojnie, jeszcze muszę popatrzeć, pobawić się Nekruskiem. Ja nawet prawdopodobnie jakbym chciał zobaczyć na jakiś build dla siebie, ale jebane. Działa na chwilę drugi temat. Nie, akurat na Witch Doktorze to jest bardzo łatwo zrobić build, który rzeźni. To nie jest coś trudnego. W sensie prawdopodobnie ten, to nie jest... O, to, znowu to samo. To nie jest, to co mam nie jest w pełni możliwości. No, pewnie musisz mieć ten conduit, nice. O, tak. Bo masz elity, więc... O, już padł. Go back.
wypadło. Co mi tutaj też wypadło? Jakaś setówka znowu. Inkarius. Bone Armor Damage. Tu. Czekaj, bo... Osiemdziesiąty piąty to pani było, kiedy ja byłem młody jeszcze. Nie, ale już nie jesteś młody. Jeszcze wtedy się nie urodziłem, tak swoją drogą. Blisko. Było blisko, ale to nie to. To nie to. Może tak zrobię? Dobra, jeszcze ten rifcik i ja będę mykał, coś dzisiaj jestem trochę wybesztany. O nie, dzisiaj miałem szkolenie od razu. Jak wróciłem do roboty, więc takie zewnętrzne. Niby 4 godziny, ale no to wiesz. Jest jeszcze robota. Zresztą się ten trzeba było odkopać. Trzeba było poudawać. No nie, po prostu dużo było tak dzisiaj do zrobienia. I tak jeszcze wszystkie nie zrobiłem. A jutro i tak jeszcze dalej szkolonko, więc... Na kogo ty nam szkolisz? No, ja się szkolę. Razem z tym, no ja się szkolę, no. Razem to ja się szkolę. Co za szkolenie? Z administrowaniem, zarządzaniem Microsoft 365. To jest przymusowe szkolenie, czy takie? No, muszę, no bo mamy wdrożonego. Więc trzeba, nie? Ale spoko to jakieś, No, tak. Spoko jest, jak najbardziej, nie? To się nie chodzi mi, jak gościu uczy, tylko ten, jak to tobie się wydaje, że... Znaczy, wiesz co, no, dzisiaj był taka podstawa, taka surowa, nie? W sumie... bo to szkolenie ma być od podstaw. Bo taka była prośba, bo to w sumie to nie tylko, że ja się szkolę, także inni chłopacy, nie? Którzy też za bardzo nie ogarniają tego, więc dlatego od postaw, bo to jest najlepsze, więc dzisiaj takie ogólnie jest. Dzisiaj takie bardziej merytoryczne, takie podstawowe konfiguracje, które w sumie już mamy skonfigurowaną, no bo mamy już od dłuższego czasu to, więc no, ale takie odświeżenie, ale w sumie gdzieś tam były jakieś smaczki, nie, więc no. A czy wiesz, choć bardziej mi chodziło o to, czy wiesz, jak się to są rzeczy, które zaczynasz się uczyć, masz takie kurwa na... Ja się wpierdoliłem. Nie, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. No. Bardzo ciekawe. Koleś też całkiem nieźle prowadzi, nie przynudza, przynajmniej ja nie zasypiam. Znaczy ten, że to jest ciekawe, jak się tego wiesz. Ten, niektórzy się uczą jakichś języków, a wiesz, a ten, są, na przykład dla nich jest język ciekawy, ale się uczy na przykład tego tragicznie. No, to swoją drogą. Nie. Ja od inaczej powiem, ja miałem tak z językiem niemieckim, to dla mnie to była tragedia, to było tak samo jak ten historia, na przykład ten, w sensie niektóre rzeczy się spoko dowiedzieć, nie, ale na przykład jak musisz mieć, jak masz datę kurwa i dopasować do tej daty coś, to jest takie, chuj mnie to. No. I tak jak skończysz szkołę, to o tym zapomnisz, bo ci nie będzie do niczego to tak, potrzebne, nie? Dokładnie. I koniec końców jest takie, ale na chuj mi to? No, tak to jest niestety. W szkołach nie uczą rzeczy praktyczne, które faktycznie ci mogą się przydać w życiu, tylko wiesz... Byle byś znał historię, żebyś poznał, ale i tak nie zapamiętasz tego, no. Proszę cię.
ten jak to raz w stand-upie słyszałem, jak wygląda edukacja w Polsce. Ten od podstawówki uczy się ten. To jest tak. Podstawówka, ten, piramidy, dokąd zdążymy. Później jest gimnazjum, tak dla przypomnienia. Od faraonów, dokąd zdążymy. Później jest liceum, od faraonów, dokąd zdążymy. Później jest liceum, od faraonów, ale zdążyć to już musi wszystko. No. Tak wygląda historia. No, niestety taka prawda, jak nie patrzeć. Bo to inaczej to nie wygląda, no nie oszukujmy się. A później zdążyć to już musi wszystko. To nie jest ani praktycznie, ani przyjemny, tylko idziesz w ambuś. Elitki są najgorzejsze. No to można je zabić. No ale niestety, no. Tak to wygląda. Ten i na przykład teraz trafiłem na gościa, który... z jakiegoś, z innego kraju do Polski przyjechał, nie? No. Ten i mówi, że jaki ten poziom nauki, ten poziom edukacji w Polsce jest wysoki. Świetnie, tylko kurwa gówna się uczymy, w sensie wszystkiego, nie? Takie... Jejks. Bo jest nam to potrzebne. No nie, no bo poziom jest wysoki, ale to dlatego, że się pierdołów uczymy tak de facto, nie? Dokładnie, nie? To jest... Wow, świetnie, cieszy mnie to, że nie wiem, wiem kurwa... Jak wygląda, nie wiem, kurwa kwiatek dany w kraju. No to... Świetnie, tylko co mi z tego, kurwa, jak, nie wiem, Pito sobie nie potrafił wypełnić, czy nie wiem, cokolwiek, tak. Jak, kurwa, z informatyki jedynie, co się nauczyłem przez całą moją edukację szkolną, to, kurwa, jak wkleić zdjęcie do Painta, no, ja pierdolę, świetne, przydało mi się w chuj, dziękuję. No to nie, ja akurat w podstawówce może ta informatyka nie była jakoś mocno zaawansowana, ale zależy to też od nauczyciela, jak patrzysz. Jedni są tu, którzy mają wiedzę i umieją nauczyć, a drudzy są tacy, to wiecie, tutaj narysujcie mi to, zróbcie mi to i będzie dobrze, nie? O, także tak ta informatyka jest. Dobra panie, wiesz co, ja będę mykał. Bo jestem strasznie wybeszczany. Ja sobie trochę wypocząć, może coś w tym sobie obejrzę, albo coś.